Dobrze, witam. W takim razie raz jeszcze serdecznie ciepło, wieczornie. Grzegorz Hutnik z tej strony. Dziękuję za obecność. Fajna ilość osób. Mam nadzieję, że ta prezentacja Wam się przyda nie tylko dzisiaj, ale też w przyszłości. Dla Waszych osób, dla Waszych podopiecznych. Okej, tak jak wspomniałem, mam na imię Grzegorz, jestem w firmie od 2016 roku. No i nie ukrywam, że projekt jakiś czas temu skradł mój umysł. Może nie jakoś w pełni nadzwyczajnie skupienie, to wiecie. Natomiast jakby serce i emocje jak najbardziej tak. Jeśli chodzi, słuchajcie, o ten webinar, chciałbym Wam dzisiaj jakby troszeczkę od innej strony zacząć, bo znacie na pewno projekt, być może nowe osoby są tutaj. Jeśli możecie, to wspomnijcie dokładnie, będą marek nowości, mam nadzieję, że Cię usatysfakcjonują. Jeśli możecie, to proszę napiszcie, czy ktoś jest w ogóle całkowicie nowy, bo pierwszy slajd to twarze przyszłości i chciałbym Wam tutaj coś o tej promocji opowiedzieć. Także jeśli są jakieś nowe osoby, to proszę dajcie znać. Jeśli są, to troszeczkę inaczej poprowadzę tą prezentację, a jeśli nie ma nowych osób, to po prostu wybiorę inny scenariusz. Faces of the Future, czyli twarze przyszłości, nowa promocja w firmie. Nowa promocja w firmie. Nie wiem, czy ktoś zwrócił na nią uwagę. Bardzo ciekawy projekt. Hologram w wersji 3D. Firma nam robi pewien prezent. Ja nie ukrywam, z racji tego, że trochę zaspałem z weryfikacją w 2016 roku. Nie udało mi się znaleźć, szukałem długo, nie udało mi się znaleźć swojego nazwiska na Białorusi w Marienhorce, na suficie w muzeum. Tutaj będzie inna trochę możliwość. Wierzę, że zdążę skorzystać z tej promocji, ponieważ jest tutaj świetne dyskonto. Mamy możliwość wrócić do dyskonta sprzed 2 lat poprzez promocję, którą firma otworzyła. Nazywa się Twarze Przyszłości. Mamy możliwość dołączyć do starego dyskonta poprzez nową promocję. Będzie ona polegała na tym, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rozpoczął się, jak wiecie, projekt rozpoczął współpracę z największymi markami europejskimi, zjednoczył setki tysięcy inwestorów. Z każdym dniem historia projektu staje się jaśniejsza. Dziś możemy być częścią tego projektu tam, nie tylko na Marienhorce, ale też w Dubaju. Dzięki propozycji, jaką daje firma, możemy inwestować w projekt z dyskontem 1 do 100, stworzyć swój hologram ze swoim zdjęciem, który zostanie umieszczony w Muzeum Centrum Testowego Skyway na Białorusi. Nasz hologram będzie nadawany w specjalnym projektorze holograficznym. To urządzenie pozwala na stworzenie efektu 3D na przezroczystym tle. Twój hologram będzie składał się z Twojego zdjęcia z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą kraju. Model 3D środka transportu Skyway, który sam wybierzesz. Jak skorzystać z tej promocji, aby tam się znaleźć? Także nie prześpijcie, tak jak ja, jakiś czas temu weryfikacji, nowej szansy. Bądźcie częścią projektu w Białorusi, jak wiecie, wyjątkowa sprawa. Skorzystajmy z promocji i dokonajmy jednorazowej płatności lub rozłóżmy ją na raty. Wejdź na stronę Face of the Future, prześlij swoje zdjęcie, wybierz model środka transportu, który będzie wyświetlany na Twoim hologramie. Gotowy hologram pojawi się na stronie w sekcjach Twój, mój hologram, galeria, muzeum, ekotechnoparku dopiero po skorzystaniu z oferty.
i zapłaceniu całej kwoty od razu, jednorazowo bądź w ratach możemy stworzyć swój hologram. Czasu jest niewiele, bo jak widać do końca tego miesiąca obowiązują następujące warunki promocji. Ona niestety z tego co wiem nie łączy się z innymi promocjami, więc jeśli sobie wybierzemy opcję $500 miesięcznie przez 10 miesięcy z dyskontem 1 do 100, 5000 dolarów jednorazowo z dyskontem 1 do 100, a po 31 października kwota za inwestycje zwiększy się dwukrotnie. 1000 dolców przez 10 miesięcy z podobnym dyskontem lub jednorazowo 10 tysięcy dolarów. Dyskonto 1 do 100 będzie stałe przez cały okres oczywiście spłaty zobowiązania ratalnego. Nawet podczas zmiany etapu będziesz spłacać zarejestrowane zobowiązanie ratalne. Hologram możesz stworzyć dopiero po spłacie wszystkich rat. Także już wiem, że niektórzy mieli już okazję z tego skorzystać i też wiem, że wygląda to świetnie, patrząc na filmik, patrząc na animację, jak to dalej wygląda. Pamiętajmy, że możemy skorzystać z tej promocji, dokonując jednorazowej wpłaty lub rozkładając te płatności w ratach. Możemy stworzyć tylko jeden hologram. Ponadto propozycja twarzy przyszłości nie łączy się z innymi specjalnymi promocjami w gabinecie osobistym. To już wiemy. Dzisiejsza propozycja pozwala inwestować z największym dyskontem. Prawdopodobnie większość się już nie pojawi. W tym momencie ja tam mam jeden układ ratalny otwarty na 1,90. Więc wiem, że na ten większy już liczyć nie będę mógł. Wraz z udziałami w projekcie otrzymasz hologram, to tak jak już wspomniałem, będziemy mogli być częścią tego przyjaznego środowiska transportu, przyjaznego dla środowiska. Więc tak tutaj, jeśli chodzi o nowości. Rozumiem, że zbyt wiele osób nowych nie ma, więc jakby tutaj będę kontynuował tę tutaj procedurę, zaczynając od nowości, a później, jeśli będzie oczywiście potrzeba, przerzucimy szybko slajdy, przypomnimy sobie, o co chodzi, na czym tutaj się trzeba skupić. Ja będę sobie korzystał jeszcze z takiej tutaj pomocy lekko dydaktycznej. Więc poznajecie zdjęcia, tak, mówimy o szarży, tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Jak wiemy, oczy firmy skierowane są głównie na Dubaj i na szarże. Pół godzinki szybkim autobusem od Dubaju. Tam się dzieje bardzo dużo. Później Wam wkleję link, gdzie będziecie mogli sobie zobaczyć, czego tak naprawdę jesteśmy częścią. Coś mi się tutaj rozjechało. Nie wiem dlaczego. Ok, to zostawię sobie w takim razie przy zdjęciu, a coś Wam tutaj będę chciało powiedzieć. Ok, sekundeczkę. Dobra, pamiętajmy, że jesteśmy w czasie trudnym, w czasie pandemicznym. Ktokolwiek sobie o tym myśli, tak jest. Budowa oczywiście, jeśli chodzi o szarże, przebiega zgodnie z planem. Zastosowano nową technologię strunową, która zapewnia stuletni okres eksploatacji. Jeśli zdarzają się opóźnienia w czasie, wynikają one między innymi z tego, że dostawcy i wykonawcy spowolnili swoją pracę podczas pandemii, a niektórzy oczywiście przestali pracować całkiem. W tym momencie mieliśmy dwa tygodnie temu ponad, mieliśmy takie wydarzenie, nazywa się to Junicki, znaczy odbyło się to w mieście MENA, Innovation Technology Transfer Summit, 22 września to się odbyło w Szarży, które trwało 14 godzin, wzięło w tym udział ponad 5 tysięcy uczestników z różnych krajów. Szczyt w sprawach tak naprawdę wymiany doświadczeń zgromadził globalnych inwestorów, przedstawicieli rządu i sektora prywatnego, ekspertów, przedsiębiorców, naukowców z NASA i innych szanowanych interesariuszy. Udział Junicki String Technology, tak jak tam wiecie, że to się wszystko tutaj dzieje,
bardzo ważny dla nas, reprezentowanym w szczycie, świadczy o wiarygodności technologii, którą teraz finansujemy. Pani Swietłana Wołoszyna, która wcześniej była zaangażowana w projekty celowe, obecnie jest szefem działu rozwoju biznesu, przedstawiła prezentację naszej firmy. Za chwilę wstawię Wam link do całej strony. Są tam wyjątkowe zdjęcia, naprawdę, jeśli chodzi o to, co tam się działo w szczegółach, to na tym szczycie zaprezentowano 6 obszarów technicznych, zasoby wodne, odnawialne źródła energii, ekologia, cyfryzacja, wzornictwo przemysłowe, inteligentne miasta i mobilność właśnie. Można powiedzieć, że mieliśmy z tym najwięcej do czynienia. Technologia, którą wspólnie finansujemy, pamiętajmy, że rozwija się niemal we wszystkich tych obszarach, to długoterminowa strategia ONZ przyjęta do 2030 roku. Seminarium Sky World Community na temat ochrony reputacji biznesowej. Pamiętajmy, że wydarzenia teraz się rozwijają na zupełnie innym poziomie, a my jako inwestorzy uczestniczący w projekcie i innych platformach musimy zrozumieć, że reputacja technologii jest bardzo ważna. Próbują firmy niestety nam atakować. Musimy zrozumieć, że technologia nasza jest jakby konkurencyjna z różnych stron, jest bardzo ważna dla świata. Różnego rodzaju portale społecznościowe czy w rzeczywistości próbują nas atakować, więc pewna praca niewidoczna, która się odbywa, musimy się jej nauczyć, odpowiadać na komentarze w tych sieciach, oczywiście na te obiekcje, o których mówiliśmy już nieraz w naszych prezentacjach czy przedstawieniach. Dlatego pamiętajcie, że to będą bardzo ważne rzeczy. Odbyło się już, o tym Wam powiem na następnym webinarze w języku rosyjskim odbyła się ochrona, no taki temat, tak? Ochrona reputacji, technologie i sposoby radzenia sobie z konfliktami w internecie. No i była taka prelekcja i o niej tam można było się pewnych rzeczy nauczyć, dowiedzieć, tak, jak tworzyć właściwy PR w internecie naszej marki, jak pracować i radzić sobie z tą negatywną postawą w internecie, czy komunikować się profesjonalnie w konfliktowych sytuacjach. Także to się już odbyło. Obecnie, jak wiecie, trwa rebranding firmy. Aktualizacje kadrowe i marketingowe są jednak potrzebne w celu prawidłowego pozycjonowania. Jeśli w jakichś kierunkach występuje tymczasowa przerwa, nasi specjaliści są przekierowywani do innych obiecujących zadań. Także takie to wszystko dosyć mocno złożone. Jeśli chodzi, słuchajcie, o to, co jeszcze się działo w Szardży, tak tylko Wam jeszcze wspomnę. Mówiono o obecnych czasach, czyli o tym, jakby co wpływa jak najbardziej, jeśli chodzi o pandemię, tak? Natomiast mówiono też o pomyśle wysłania człowieka na Marsa. Każda epoka i każdy rok ma swoich liderów opinii i początkowo prelegentem był Elon Musk, rok temu była technologia Skyway. Możliwe, że za kilka lat po ukończeniu 15 etapów Spaceway będzie jednym z tematów. Wierzymy ogromnie, że tak będzie. Jeśli chodzi o kolejne, można powiedzieć, nowości, tutaj Wam wspomnę, że dzieje się coś jeszcze ciekawego w Indiach. Indie ogłosiły w swoich mediach, że biorą udział w tym szczycie. W tym przypadku pamiętajmy, że w przypadku Indii na pewnym etapie Sky World Community miało plany projektów celowych, które są teraz tymczasowo zamrożone z powodu zmiany władz. Być może szczyt obejrzą przedstawiciele rządów Indii i innych krajów, a gdy tylko pierwszy celowy projekt zostanie wdrożony w dowolnym miejscu na świecie, rozpocznie się prawdziwy wyścig o technologię, która pomoże przetrwać nam kryzys. Także tak to wszystko tutaj dosyć ciekawie wygląda. Chciałbym Wam powiedzieć o kanale na YouTubie związanym z Szarżą. To za chwilę też Wam wyślę takiego linka. Jeśli mielibyście jakieś pytania, oczywiście do mnie, to
śmiało możecie się kontaktować ze mną, czy to prywatnie, czy gdzieś tam w sieciach, nie ma problemu. Okej. Słuchajcie, co jeszcze mogę Wam tutaj powiedzieć dobrego? Okej. Tutaj mi się popsuły te slajdy. Nie wiem, czemu nie mogłem się zalogować wcześniej na stronę. Okej, jest coś jeszcze, co się nazywa lodołamaczem. To taka wewnętrzna promocja firmy. Też jeśli chodzi o kontakty i o tak zwane lidy. Pamiętajmy, że jest taka możliwość. Coraz więcej osób dowiaduje się o projekcie Skyway. Firma uruchomiła system lodołamacz. Dzięki temu będziemy mogli do szerszej ilości osób trafiać na świecie. Pamiętajmy, że jest kilka sposobów na to, aby pozyskać nowe kontakty. Firma też oczywiście poszukuje osób w różnych językach mówiących do tego, żeby prowadzić czatowanie bądź konkretną prezentację w konkretnym języku i to już jakby oddzielne ustalenia. W swoich biurach możecie się też wszystkiego na ten temat dowiedzieć. Jeśli chodzi o zasady tej promocji, tak, która obowiązuje. Z tego co pamiętam, tam w momencie, kiedy inwestycja przyjdzie do, czy przekroczy 3000 dolarów, to koszt tych 80 dolarów za pół roku jest zwracany. Okej, tyle z takich gdzieś tam nowości, jeśli chodzi o aktualne sytuacje bieżące, tak to nazwę. Natomiast wracając do samego projektu technologicznego, pamiętajmy, że jesteśmy w projekcie wyjątkowym, tak, gdzie mowa jest o rozwiązaniu problemu globalnego, jeśli chodzi o transport. To zdjęcie, tak w takim szybkim skrócie można powiedzieć, przedstawia to, z czym mamy problem, jeśli chodzi o globalny rynek. Jeśli chodzi o problemy, o których mowa, jest kilka tych problemów, które są najbardziej istotne. Przeciążenie tras transportowych to taki największy kłopot, z którym mamy do czynienia i brak zabezpieczeń, to już o tym można powiedzieć wiemy. Natura oczywiście daje nam do zrozumienia, że nie zawsze człowiek jest najważniejszy. Niejednokrotnie udowadnia nam, że pokazuje nam po prostu swoje miejsce w szeregu przez różnego rodzaju anomalie pogodowe, naturalne, niszczymy planetę, niszczymy środowisko i powodujemy, że ta planeta nam się niszczy. Nasz główny konstruktor i projektant już niejednokrotnie powiedział, że jeśli w ciągu dekady nie rozwiążemy problemu transportu i oczyszczania, niezanieczyszczenia planety, będzie to po prostu duży dla nas problem, pamiętając o tym, że trzeba po prostu coś na tej planecie zostawić po sobie. Okej, z tym, jak już wiecie, dzisiaj można powiedzieć, nie mamy do czynienia. Natomiast jeśli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, dzisiaj jakby nie jest problemem, tak? Spowodowanie tam przy namówienie ludzi do tego, żeby o środowisko dbali. Problemem jest po prostu wybór odpowiednich środków do tego, żeby o to środowisko zadbać. Więc dzisiaj można powiedzieć, że ponad 90% produkcji energii elektrycznej to najgorsze
z tego wszystkiego to węgiel, tak, gaz, ropa naftowa i energia jądrowa. Zdecydowanie za mało mamy tak zwanej zielonej energii. Powoli się to zmienia, natomiast ilość zużycia energii mimo wszystko rośnie, co też powoduje, że coraz większy jest to gdzieś tam problem dla świata. I z tym na pewno świat sobie nie radzi, próbuje różnych rozwiązań, różnych możliwości, jeśli chodzi o rozwiązanie problemu transportu. Natomiast cały czas jednak jest to kłopot, albo problemy kosztowe, albo psucie środowiska, albo po prostu problemy adaptacyjne do tego, żeby rozwiązać największe problemy, o których mowa. Ktoś czasami próbuje, ktoś próbuje to rozwiązać, nie zawsze to znajduje swój sposób i wyraz. Tak więc, no co? Ludzie próbują, no, Anatolij Junicki też próbuje od lat wielu, natomiast nadszedł czas, kiedy przychodzi skupienie też nad naszym projektem. Pamiętajmy, że nasz projekt już ponad 30 lat próbuje się wybić, no i przyszedł ten czas, kiedy można powiedzieć, jesteśmy w tym procesie. Także z kilku powodów można powiedzieć, brakuje konkretnych decyzji do tego, żeby podjąć wyzwanie szerokiej adaptacji na świecie. Oczywiście głównymi z tych problemów to problemy albo z kosztami, tak, związane, albo z tą implementacją, która jakby w szerokim rozumieniu po prostu nie jest możliwa. Tak jak wiecie, jesteśmy od lat w projekcie, który jest dużo większym, który posiada po prostu dużo większy potencjał niż branża kolejowa czy drogowa. Także to już jest takie zdanie, które mocno, mocno znamy i doświadczamy go z webinaru na webinar naprawdę. To już są prawdziwe zdjęcia, to tak wygląda firma i tak wyglądają produkty. Jest AKD w Białorusi, w Marienhorce. Element zastosowany w naszym transporcie to efekt, można powiedzieć, struny, czyli zrotowanej liny, po której toczy się po prostu nasz pojazd. Tych pojazdów jest kilka, jeśli chodzi o osobowe, to są już niektóre certyfikowane do ruchu. Natomiast jeśli chodzi o towarowe, to jest ich też kilka. Tam procesy oczywiście zachodzą. Technologicznie jest to po prostu naciągnięta struna na podporach, które powodują ominięcie i zaoszczędzenie zarówno oczywiście pieniędzy, czasu, ale najważniejsze z tego wszystkiego to oczywiście natura i środowisko, więc tak wygląda struktura szyny. Nasada szyny, struna zrotowana, korpus szyny, to już wiemy. Tak wygląda, można powiedzieć, przekrój tego elementu, po którym się toczy. W zależności od tego, o jakim jest mowa transporcie, tamten element się po prostu zmienia. Także tutaj mamy przykłady, tak, od tych osobowych, od tych mniejszych, miejskich do takich międzymiastowych, międzynarodowych. Mamy tutaj możliwości w tej estakadzie środkowej przeciągnięcia, czy to internetu, czy wody, tak. Także tutaj możliwości zmiany ogromne, jeśli chodzi o też te zmiany takie środowiskowe. Okej, okay, tutaj mamy też prawdziwe zdjęcia, to już tak wygląda. Fizycznie to też tak wygląda. W Marienhorce, tam też na górze, pewnie nie jedni z Was mieli okazję się tym przejechać. Także takie dworce będą w przyszłości sobie funkcjonować na pewno. No i tak jak wiemy, cała historia stojąca za naszym Anatolij Junickim
to wizja przyszłości, wizja miast linearnych, miast zdalnych, tak? Do tego jeszcze projekt Spaceway, ten, który będzie miał możliwość, no można powiedzieć, zaistnienia i mocnej odpowiedzi, na przykład w kwestii Elona Muska czy szefa Bezosa, tak? Szefa Amazonu. Więc problemy, które rozwiązujemy, to przeciążenie tras, tak jak już widzieliśmy, brak zabezpieczeń, zanieczyszczenie środowiska i wysokie zużycie energii. To o tych problemach mówimy. Główne założenia, jeśli chodzi o transport, to no to przede wszystkim współczynnik oporu powietrza. To jest kluczowy parametr, jeśli chodzi o to, dlaczego nasz projekt i dlaczego nasz transport jest tak ekonomiczny i oszczędny, tak, i bezpieczny dla środowiska. 14 osób, jeśli chodzi o różnego rodzaju jakby porównania do tradycyjnego transportu, tak, albo przeliczenie w kosztach. Mamy tutaj do czynienia z jakby porównaniem kosztu przejechania na pasażera 100 kilometrów. Więc wychodzi na to, że jest to po prostu bardzo, bardzo tani transport, jednocześnie mocno, mocno rentowny. Więc to jest też dla nas bardzo, bardzo istotne jako inwestorów i też jeśli chodzi o polecanie tego projektu dalej, to już wiem prawdziwe zdjęcie. Taki system jakby torowy, tak, do tego, jak to wszystko tutaj poukładać, jak to wszystko tutaj działa, tak, więc silnik kołowy kluczowy, jeśli chodzi o napędzanie. Ostatni ciekawy bardzo artykuł to o tym, jak to wszystko tutaj technicznie działa, więc energia przenoszona jest nie tylko przez szynę, ale też te silniki kołowe same też wytwarzają energię poprzez kumulowanie i indukowanie mocy. Tak więc natura, środowisko, góry, doliny, lasy, to wszystko można tutaj oszczędzić i ocalić, jeśli chodzi o porównanie z tradycyjnym transportem. Jest kilka kluczowych parametrów, które jakby łącząc się czy porównując ze Skywayem, tutaj mamy do czynienia z tym zielonym parametrem, więc koszty kapitałowe, koszty operacyjne, zużycie energii, pojemność, zanieczyszczenie środowiska, wskaźnik wypadków. Ponad milion osób rocznie ginie na świecie tylko w wypadkach samochodowych, więc jest to wyjątkowa ilość, no niestety. No i tutaj można powiedzieć, że w każdym z tych parametrów Skyway po prostu wygrywa. To są przykłady tych transportów osobowych, transporty towarowe, ten pierwszy od góry, ten transport, który w tym momencie jakby jest mocne skupienie firmy na tej technologii, jakby przeliczając wszystkie aspekty jakby biznesowe i też finansowe. Branża kontenerowa jest po prostu branżą nieprawdopodobnie interesującą, jeśli chodzi o stopień zaawansowania i też zainteresowania jakby przyszłych inwestorów. Ok, także tak to wygląda. Dużym, bardzo, bardzo dużym plusem, jeśli chodzi o wykonanie tej trasy portowej, tak, czy to towarowej, jest to, że ona może być nawet kilka kilometrów od brzegu, więc niepotrzebna jest ta infrastruktura portowa, taka jak do tej pory, więc to tak jakby można powiedzieć duża rewolucja w tej branży. Certyfikaty, dyplomy, uznania, to wszystko to, z czym można powiedzieć, firma ma do czynienia. Od, nie ukrywam, wielu lat, jest wiele na ten temat materiałów. Zachęcam do tego, żeby sobie oczywiście wyszperać te wszystkie rzeczy, bo to są bardzo, bardzo dobre argumenty. Firma się rozrasta, jak wiecie, już ponad 1000 osób na stanowiskach takich naukowych, można powiedzieć, inżynierskich, projektantów, architektów. W tym momencie już jakby powstają oddzielne oddziały do produkcji swoich elementów. Marina Horka, czyli tam, gdzie miałem przywilej
być, pewnie nie jedni z Was też. Tam pokazane kolejne przykłady transportów, które dzisiaj też omawialiśmy, ale też nie tylko, mowa też o tym tak zwanym humusie, który też jest tworzony i badany i też w przyszłości pewnie będzie istniał. Wiem, że na ten moment obecnie buduje się tam kolejny odcinek, ten odcinek towarowy. Tutaj nie mam go jeszcze na zdjęciach, ale na pewno się pojawi. Także tak to wszystko można powiedzieć wygląda. Dubaj, tam też mieliśmy okazję być, to ten tak zwany model tropikalny, tropikalny, zdalny, wyjątkowy. Zastosowana też technologia Eco House, czyli ekodomów. Też w Dubaju pierwszy drewniany budynek powstał w Szardży za pozwoleniem króla Dubaju. Wiemy też, tak, ci, którzy są zainteresowani projektem, że ogólnie zakaz jest budowy domów z drewna, natomiast tutaj jakby możliwość jest rozpoczęcia i przełamania tej można powiedzieć, bariery. Eco House już w Dubaju stoi, ma się dobrze i na pewno się rozrasta. Są świetne już zdjęcia z tego placu budowy. Linearne miasta, czyli też zazielenianie miejsc zupełnie na ten moment niedostępnych, niemożliwych do zazielenienia. Mowa o plażach, o terenach górzystych, więc to wszystko dopiero przed nami. Więc odpowiadając na największe problemy, można powiedzieć, że transport Skyway to community, to innowacja, to jest transport drugiego poziomu, transport wysokiej prędkości, bezpieczny, wydajny, łatwo integralny i przyjazny środowisku. Tutaj chciałbym Wam wkleić ten link, który tutaj sobie ściągnąłem. Jest dosyć ciężki, ale fajnie by było, gdybyście mogli sobie go żebyście sobie go mogli tutaj odczytać i ściągnąć i nawet pokazywać swoim przyszłym partnerom czy inwestorom. Bardzo ciekawy parametr, w czym tak naprawdę bierzemy udział, więc zachęcam do pobrania. Na komputer oczywiście. No i patrząc na skalę czasu, w jakim jesteśmy miejscu, gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy, dokąd idziemy, więc budowa technologii w tych kilkudziesięciu można nazwać latach, czyli badania techniczne, budowanie, sprawdzanie, obliczanie, cała inżynieria, konstrukcja, to już jakby czas, w którym poznaliśmy projekt, tak, w którym jesteśmy. Niektórzy wcześniej, niektórzy później. Oczywiście ja jestem tutaj od 2016 roku. Demonstracja, certyfikacja to czas, kiedy już jesteśmy jakby w takim działaniu fizycznie aktywnym, czyli budowanie Marina Horka. Oczywiście rozmowy z Dubajem i te wszystkie rzeczy, których doświadczamy. No i realizacja, można powiedzieć, od 2019 roku. Implementacja, czyli zastosowanie nie tylko certyfikacji niektórych pojazdów, ale też i samochodu, tak, dla osób niepełnosprawnych i no i przede wszystkim Dubaj, no, jakby tutaj, tak jak wspominałem na początku, oczy skierowane są najbardziej. Więc jesteśmy w 14 etapie, w kolejnej jego części, przed nami 15, a jak wiecie, 15 to kolejne rzeczy przed nami, te, na które wszyscy czekają. Jeśli chodzi o możliwości inwestycyjne, tak jak widzieliście i na początku, i teraz te pakiety pewnie znacie, tak, natomiast tutaj chodzi o dyskonta. One są zupełnie inne te kiedyś niż są teraz obecnie w promocji, więc zachęcam do tego, żeby się z tymi promocjami zapoznać. Zobaczcie, że były takie czasy i były takie momenty, gdzie było dyskonto po 46, 54 czy 57 i to są te miejsca i momenty, które naprawdę dosyć długo jakby były aktywne. W tym momencie mamy dyskonto 1
80, 90, 91 do 100 przy większych inwestycjach, więc tutaj zdecydowanie warto też komuś to pokazać, że takie czasy po prostu już się nie wydarzą. Więc przypominając sobie najważniejsze, można powiedzieć, promocje i aspekty dzisiejszego webinaru to twarze przyszłości, czyli dyskonto 1 do 100, możliwość osiągnięcia dyskonta i skorzystania z tej promocji poprzez inwestycje $1000 jednorazowo na przykład lub $100 miesięcznie. Do tych wszystkich jakby szczegółów zachęcam w aktualnościach w swoim biurze. Pamiętajcie też, że możecie zapraszać swoich partnerów do darmowej rejestracji. Tam też można się dużo dowiedzieć, niekoniecznie gdzieś tam przychodzą te wszystkie procesy. No i aktualnie przedłużona ta promocja do końca miesiąca. 1 do 40, 1 do 80, jeśli chodzi o dyskonto. Pamiętajmy, że od 16 września specjalna promocja inwestycyjna Step Up zostanie przedłużona. $50 miesięcznie przez 12 miesięcy z dyskontem 1 do 40, $600 jednorazowo z dyskontem 1 do 40, bądź $100 miesięcznie przez 12 miesięcy z dyskontem 1 do 80 i $1200 jednorazowo z dyskontem 1 do 80. Dzisiaj Step Up umożliwia inwestowanie na raty lub w postaci jednorazowej. Wiemy, że w tych promocjach wcześniejszych, o których wspominałem, tam są wyższe wolumeny, te kwotowe. Więc do końca tego miesiąca pamiętajcie, że można korzystać z tej promocji. Oczywiście, jeśli chodzi o dyskonta, będą one stałe przez cały okres spłaty zobowiązania ratalnego. Czyli jak później promocja się skończy, a wy cały czas jesteście w procesie ratalnym i jakby w trakcie spłacania, oczywiście też jakby to powiedzieć punktualnego i comiesięcznego, to mamy po prostu dyskonto zachowane. No i ta promocja, o której też wspominaliśmy, promocja z leadami, tak, czyli z kontaktami. Ja zachęcam do tego, żebyście powiedzieli o tym projekcie i przedstawili projekt i być może ten pomysł osobom, które może nawet nie są z Polski, albo są za granicą, albo macie tam wspólnych znajomych, bo warto naprawdę z tego skorzystać, zainteresować i być może wykorzystać ten aspekt do dalszej rozmowy i kontynuacji rozmowy z daną osobą. Tutaj ogromnie zachęcam. No i pamiętajcie, gdzie jesteśmy, pamiętajcie, w jakim jesteśmy czasie i momencie, ile za nami. Oczywiście patrzymy w przeszłość, jak to było, z czym Anatolij, cała firma się, można powiedzieć, no, męczyła, upierała, jakby borykała, tak? No i gdzie przetrwali, tak? Gdzie są w tym momencie i co jest przed nami, to też jest bardzo, bardzo ważne. Pamiętajcie, kto stoi za firmą, jakie osoby, jakie marki. Jakie nazwiska, to też jest bardzo ważne, tak? I to wszystko wykorzystujcie w swoich prezentacjach, w swoich rozmowach. Tak naprawdę z tego korzystajcie przede wszystkim w czasie, kiedy jakby obiekcji jest najwięcej, tak? Ja bardzo lubię wykorzystywać czy to zdjęcia, czy te doświadczenia, czy filmy, prawdziwe filmy przy trudnych klientach tak zwanych. To jest szarża, tam już zupełnie dzisiaj inaczej. To jest ta mała grupka, można powiedzieć wtedy mała grupka osób. Dzisiaj tych osób jest już dużo, dużo więcej. Od zeszłego roku, już ponad 1,5 roku mija, odkąd stamtąd przyjechaliśmy, odkąd poznaliśmy szarżę, tak? Coraz więcej działań za nami i na pewno wyjątkowa przyszłość przed nami. Także tak to wszystko jakby z mojej strony wygląda. Wierzę, że coś więcej mogłem Wam na ten temat powiedzieć. Trochę odwróciłem ten proces prezentacji, zaczynając od promocji, a kończąc na technologii, więc
Pamiętajcie, żeby wybierać osoby, którym pokazujecie prezentację i w jaki sposób dobrze by było, żebyście znali prezentację, o jakiej mowa, tak? Nie tylko takie gołe przesyłanie linków, bo różni ludzie mogą różnych rzeczy potrzebować. Pamiętajcie, że są też inni, jeśli chodzi o webinary, lepsi jednokrotnie. Też dające inne wartości, inne treści, tak? Korzystajcie też z tych materiałów. A jeśli macie rozmówcę, być może znacie go na tyle, że możecie ocenić, że na przykład ta prezentacja mu się, tej osobie się spodoba, to po prostu zachęcam. Więc do przekazania oczywiście. Więc ja ze swojej strony bardzo dziękuję. Dziękuję za czas poświęcony. Trzymam kciuki za Wasze sukcesy. Raz jeszcze przepraszam, że dydaktycznie musiałem się spierać tutaj treścią. Wierzę, że tam się nikt mocno zbytnio nie obraził. No i co? Raz jeszcze wielkie dzięki. Pozdrawiam serdecznie. Kończymy filmem. Spokojnej nocy i wszystkiego, co do. The makers, the breakers, and everything in between. We are the untamed spirits who are hard to please. We dare the challenges. We embrace dangers. We don't fear critics, and we don't care about doubts. We think, we plan, and we do. We do it for passion. We do it for love. We do it for tomorrow. From Sharjah to the world. We believe that today is the gateway to the future. Sharjah Research Technology and Innovation Park. Shaping the future together.